Trochę zimno, ale jak sami widzicie, piwo, które dzisiaj będzie degustowane, piwo domowe, z pełnym składem, z pełnym opisem, spełnia rolę kolejnej niespodzianki i kolejnego szczególnego piwa, dla którego warto żyć światem piwowarstwa domowego. Darylosu z winnicy Lidla, ktoś by powiedział, ale nie, to Oskar z Grodziska przysłał mi trochę piw do degustacji. Oczywiście wybrałem, pierwsze właściwie wyjąłem, to takie piwo. No i sobie myślę, kurczę, to będzie to. To jest ta ciekawostka. No przyznacie, że Oak Age Maple Imperial Stout, maple, czyli z syropem klonowym, jak się domyślam, no to jest coś, co zwróciło moją uwagę. Ale czytam opis, a tu Amber Ale ze słodem wędzonym wiśnią i czereśnią. To jest ta seria, którą z Centrum Piwowarstwa kręciliśmy. Polskie drzewa, grusza, jabłko i tak dalej, i tak dalej. Ale w wersji wymrażanej. Ta wersja jeszcze ma ze sobą, niesie ze sobą ładunek Suski Sechlońskiej. No to co? Czytamy. Proszę, nawet jest kontakt na Gmaila. Proszę, proszę, proszę. Skład: woda, słody pilzneński, nie wiem co to znaczy, VM, 5M. Wędzony wiśnią, wędzony czereśnią, krystal, czyli po prostu karmelowy. Medium Castle Malting, to jest ten cookie VM. Kurczę, nie spojrzałem przed degustacją, że nie wiem co znaczy to VM, ale dobra. Czyli jeszcze raz, pilzneński, wędzony wiśnią, wędzony czereśnią, krystal, medium castle malting, dalej cookie, dalej pszeniczny strzegom, płatki pszenne, Suska Sechlońska, chmiel Tomahawk. Świetny chmiel, według mnie jeden z najlepszych chmieli dedykowanych dla IPA-ki. To jest ta rodzina CTZ-u, ale no super, ten chmiel to jest, powiedziałem CTZ-u, a teraz nie wiem, czy Tomahawk należy do CTZ-u, chyba tak. Drożdże US05, ekstrakt plus minus 30 plato, alkohol 14, 28 IBU i 38 IBU i 28 EBC. Data ważenia 22 maj 19, butelkowanie 4 czerwiec 19. To nie żart. Tutaj nad tymi VM-ami się tak trochę zastanawiam, mówię, kurczę, ale rozkminię to i jak już będzie film zmontowany, to ten. Teraz tak, szklanki mam spakowane, bo jak wiecie, to jest jedna z ostatnich degustacji takich przeprowadzkowych. Jest słabo ze szklankami, wobec tego nie naśladujcie mnie. Szklanką do degustacji będzie takie szkło z browaru Dukla. Gdybym to wypił w trybie szybkim, to byłaby masakracja. No nie ma zimy, nie ma śniegu, przynajmniej w Gdyni na północy. Jest za to plus 13 stopni, to jest coś nienormalnego. Jest styczeń, jest 27 stycznia. Otwieramy zatem Ice Smoked Amber Ale. Kurczę, wymrażone, jasne piwo. Ja nie wiem, czy coś takiego piłem. Zero psyknięcia. Ale Suska Sechlońska. No super, bo kolor, dobra, wybaczcie, ale tyle, dobra, bo to wymrażanka, to nie będę ryzykował, bo chciałbym jeszcze trochę pożyć. No tak wygląda wymrażane piwo, wymrażany Amber Ale. Myślę, że kolejne ciekawe doświadczenie dla piwowarów domowych. Jakby dwukolorowy, nie wiem, czy to widać na tle tych białych mebli, czyli taki bardziej klarowny i tutaj na dole troszeczkę mniej, taka jakby, to nie jest złudzenie, taki ciemniejszy kolor. To jest w stożku, to jest. Jest trochę zawiesiny chmielowej albo jej suskowej. W aromacie potężna, ale potężna dawka Suski Sechlońskiej. Bez wątpienia. To jest nie do pomylenia aromat z czymś innym. No jestem ciekawy, jak tutaj wyjdzie ten słód wędzony czereśnią, wiśnią. No z tego, co robiłem z Centrum Piwowarstwa, z tymi słodami. Okej, okay, ale tak nic poza tym. Wasze zdrowie, Oskarze, dziękuję. Ale aromat.
w smaku. Wędzonka jest niesamowita. Wręcz ta wędzonka ociera się o coś aptecznego, szpitalnego, ale tu nie ma takich aromatów, ale tak to, co mi przychodzi do głowy, to właśnie coś takiego. Tak potężna dawka suski, że ciekawe, ile tu jest tego wsypane, tej suski, że mam wrażenie, że tak naprawdę wgryzam się w tą śliwę. Przypomnę, że nazwa jest zarejestrowana geograficznie, wieś Sechlonka, stamtąd ta suska pochodzi i tylko na moją wiedzę to chyba stamtąd te śliwy mają prawo się tak nazywać. To są śliwki wędzone w takich domach, na piętrach są podpalane, jest podpalane drewno na parterze i to się gdzieś tam suszy. W takim jednym domu gdzieś tam byłem przez przypadek. No nasycenia, nagazowania nie ma. Nie przeszkadza to jednak. To ma postać w formę syropu. Taki bardzo podobny, konsystencja jakbyście zrobili syrop z pędów sosny, mniej więcej w smaku. Z potężną dawką suski sechlońskiej. Wędzonka. No, musiałem to zrobić. Ice Smoked Amber Ale. Pilzneński wędzony wiśnią, wędzony czereśnią. Bogactwo tego i złożoność smaku, który jest w tej szkle, jest tak potężne, że trudno mi tutaj wyczuć tak i powiedzieć do Was szczerze, że o, czuję słód czereśniowy, o, słód wiśnią wędzony. Chyba nie. Jest przede wszystkim na dzień dobry suska, a potem idzie wędzonka. Ona jest, ta suska jest tak potężna, że gdyby nie to, że byłoby napisane tutaj, że wiśnie, czereśnia, to okej. Okay. Nie wiem, bo mi to z kolei przypomina trochę drzewo meskite, ten krzak. On ma takie konotacje wędzonki, która się ociera trochę o torf. No właśnie takie apteczne, bandażowe posmaki. Nie mylić z efektem spalonej trafostacji. Więc jeśli taki efekt ma słód wędzony wiśnią i czereśnią, no to szacun. To znaczy, że ja za mało wsypałem tego słodu do piwa swojego. Kładki pszenne, wymrażance, no nie wiem, czy coś wniosą, bo sama wymrażanka jest już gładka i piękna i powabna. Pszeniczny wniósł, no piany nie wniósł, ale z pewnością to takie zmętnienie jest stosowny do tego słodu. Karmel, no zawsze karmel się przyda. Alkohol, pewnie jesteście ciekawi, no idealnie schowany. Praktycznie w ogóle go nie czuć. Nie czuć. Ale suska. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Pytanie. Wymrażacie piwo? Ja też mam piwo wymrażone już za sobą. Ciekawe doświadczenie. Ogromne straty. Czy zabawa jest warta? No biorąc pod uwagę to, co się dzieje na półce cenowej w sklepach rzemieślniczych, sklepach z piwem, to pewnie jest warta ta zabawa. Chociażby z ciekawości polecam wymrozić sobie litr piwa. O, i sobie polać. Ciężko to nagazować, jeśli chodzi o glukozę, takie tradycyjne metody. No z kolei gazem jeszcze ciężej, no bo jak ma 18 litrów, najmniejsze, które miałem w ręku, to dziesiątki. Ale ich opłacalność jest bezsensowna, bo dziesiątka kosztuje prawie tyle samo, co osiemnastka. No ale na gazu i 10 w dziesiątce, ile tego piwa wymrozisz? Chociaż widziałem już masową produkcję robioną domowo. To znaczy kegi normalnie, petainery. Szacun, Oskarze. Grodzisko może być z Ciebie dumne. To wszystko, moi drodzy. Wrażenia, no super, one są ekstremalne. Chociaż piwo jest dominowane przez suskę sechlońską, to jednak te poboczne tematy, ta pełnia, która idzie za tą suską, świadczy o tym, że tam jest naprawdę spora kombinacja.
słodów wędzonych nie za bardzo czułem. Jak już, to powiedziałbym, że jest to meskite. Jeszcze raz się powtórzę, bo bardzo taki podobny element wędzony do krzaku z pogranicza Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Chmielowość żadna. Alkoholowość trochę rozgrzewająca w aftertaste, na szczęście niewyczuwalna przy łykach. Doskonały syropek. Właściwie można byłoby go dać... Nie mogę tylko powiedzieć, że dziecko się utarnia, ale gdyby... myślę, może tak, gdyby przez przypadek wypiło, to by nawet nie poczuło, że to jest alkohol. Do tego stopnia jest ułożony, oczywiście nie polecam, nie zalecam, ja tego w ogóle nie mówiłem, ale żebyście najlepiej jakby odczuli to, co mówię, to tak schowany jest alkohol. To w ogóle to jest syrop z pędów sosny, no tak to smakuje. Oskar, dla ciebie Oskar. Do zobaczenia.